Dzień dobry i dobry wieczór Państwu. Z tej strony Wasz ulubieniec, Dron Johnson. A Wy oglądacie program podróżniczo-obyczajowo-rozrywkowy, którego nazwę prezentuję niniejszym. Odcinek rozpoczynamy w totalnie przypadkowym miejscu na której z Owczych Wysp. Tak, tak wygląda randomowa lokalizacja na Farojach. Razem z Zońką i Piotrem zaprezentujemy Wam dziś kilka atrakcji archipelagu tyleż pięknego, co niebezpiecznego. Serio, niebezpieczeństwo czai się nawet tutaj. Baranie, idź sobie, ja ci nic nie chcę zrobić, no. Odejdź. Proszę ciebie, przecież ja cię nie chcę skrzywdzić ani nic, tylko po co ty tu masz? No odejdź. Idź już sobie, baran. No odejdź, no. Idź do domu. Po prostu ciebie swędzi głowa, tak? Czy masz smaka na metal? Możesz dać spokój? Koniec. Baran. Spokój. Spokój. No przestań go jeść. To nie jest do jedzenia, mordo. Przestań. Możesz przestać. Wyluzuj, gościu. Wyluzuj. Poprosiłam cię o coś. No weź przestań. No ja chcę tylko sobie tutaj spokojnie postać i popatrzeć, jak mąż robi nagranie. Pa, pa. Cześć, baranku. Cześć. Saczek jest piękny. Zrób mu zdjęcie. Co? Bojowo nastawiony baran. Powiedz mi. Proszę, idzie. Zatrzymał się. Przegonił nas skubaniec. Element animalny. Dzisiaj wybieramy się na wyspę zlokalizowaną najbardziej na zachód. Nazywa się Mykines. Nie mylić z Mykonos, bo to w Grecji. I spróbujemy swojego szczęścia w załapaniu się na poranny prom. A nuż ktoś nie będzie chciał skorzystać ze swoich biletów i wskoczymy w jego miejsce. Jeśli nie, popłyniemy popołudniowym promem. Na Mykines płynie się przede wszystkim po to, aby zobaczyć kolonię maskonurów. To są takie piękne ptaszki, do których dociera się tylko w określonych godzinach. Ja wcześniej potwierdzałem sobie, dzwoniłem do biura turystycznego, jakie są te ograniczenia czasowe. Oni powiedzieli, nie, w tym roku to już nie obowiązuje, możecie sobie wyjść wcześniej rano. No, dzisiaj przyszedłem, okazuje się, że nie. Więc nasza jedyna nadzieja w tym, że zmieścimy się na łódkę, na którą nie udało nam się kupić biletów. Trzymajcie kciuki. Udało się! Polecamy być tak szybko, jak to możliwe w porcie. Bo okazuje się, że ustawia się druga alternatywna kolejka ludzi bez biletów i kto pierwszy w tej kolejce, ten ma największe szanse. Akurat dzisiaj tak się składa, że wszyscy wchodzą. Podróż ma potrwać około 45 minut, a widoki są absurdalne. Widzimy takie skały bardzo ostro wbijające się w krajobraz. Wyspy łowcze. Łowcze. Taka uprząż. Trzymam statyw. Nazwę wyspy powinno wymawiać się Mykines, co nie zmienia faktu, że na element animalny wciąż czekamy patrząc na farerską flagę. Jak podoba się to nagranie? Myślę, że ładne. Oto na początek możemy Wam pokazać bardzo śmieszną windę towarową, która przyjechała tam z góry. Jejku, jak jestem głodny. A my będziemy się wspinać po schodach. Zapytaliśmy się Pana, gdzie jest nasz domek. Pan powiedział, po prostu musicie iść prosto do wioski, tu nie ma dużo domów. Zobaczycie go. No i faktycznie. Hostel. Jesteśmy... O, tutaj mamy toaletę. Co, nie byłaś w pokoju? Tak, zapraszam. Czuć, że ktoś na nas czekał. No. Pewnie przygotowane łóżko. Super. Grunt, że jest ciepło. Nie wieje. Live a little, love a lot. Kanapka na wynos ratuje życie. Tak, to jest wczorajsza kolacja. Której nie dokończyliśmy. O, chleb ze śniadania, sır. Jo, jaram się. Życzy pan sobie pomidorka. Proszę. Nabieramy sił, bo jutro bladym świtem ruszamy na trekking. Difficulty moderate.
People who have fear of heights may experience the terrain from the mountain ridge towards the bridge as rather steep. No, jest dość stromo. Przed wejściem na szlak kontrola biletów. Wyobraźcie sobie, że ta dziewczyna siedzi tutaj codziennie przez 3 miesiące całymi dniami. Widok ma spoko, ale wciąż niezły z niej hardkorowiec. Strasznie lata mi ręka przez ten wiatr, ale na szczęście można tutaj kręcić w 60 klatkach. I dzięki temu możemy podziwiać owego Fulmarusa. Wszystko super, ale przyszliśmy tutaj podglądać kogoś innego. Pówcio! Pówcio! Jest i on! I wygląda jakby wyskoczył z samolotu. Normalnie swobodne spadanie. Ale ten skurczybyk jest śliczny. Nareszcie wiatr się trochę uspokoił, więc możemy powiedzieć, co my tu w ogóle robimy. Jest to największa kolonia maskonurów, zwanych po angielsku puffin. Dlatego nazywamy je pufciami. I najwspanialsze jest to, że w zasadzie co drugi ptak, który tutaj leci, tak wynika z mojej matematyki na szybko, to jest właśnie pufcio. 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 Jakie to jest wspaniałe. Jest ich tak dużo i latają, są takie szybkie i tak się pięknie utrzymują na tym silnym wietrze. Przeurocze. I są malutkie. Okej, tego pewnie nie będzie widać, ale z mojej perspektywy woda wydaje się jakby dziurawa. Takie czarne punkty. Każdy z nich to jest jeden puffin. Ponieważ maskonury, jak sama nazwa polska wskazuje, są znakomitymi norkami. Jak założą maskę. Maskonury doskonale radzą sobie zarówno w wodzie, w powietrzu, jak i na ziemi. W wodzie mogą wytrzymać podobno nawet do 2 minut i na raz mogą złapać wiele ryb, czyli kiedy już jakieś tam mają w dziobie, to nadal jeszcze polują na kolejne. W powietrzu zmagają się z bardzo silnym wiatrem i mimo, że są takie malutkie, to i tak, no nie aż takie, ale takie malutkie, to się bardzo sprawnie na nim utrzymują. Podobno nawet do 80 km na godzinę potrafią lecieć. A na lądzie mieszkają dość nietypowo, bo nie w gniazdach, tylko w małych norkach. Gdzie bądź czeka, aż wyjdą z tych norek na swoje tarasy i nam się pięknie zaprezentują. Chyba na obiedzie teraz są. O, przeleciał skurczybyk. Ale jakby się pokazał, to powiedz. Dobrze, 3, 4. Wszystkie 3 znane nam nazwy tego ptaka są bardzo ciekawe. Ta zwyczajowa brzmi fratercula i pochodzi z łaciny. Możemy ją przetłumaczyć jako mały brat. A odnosi się do upierzenia ptaka, które jest czarno-białe i może przypominać szaty zakonne. W ogóle on wygląda tak abstrakcyjnie. W tym swoim czarno-białym garniturze, jeszcze z bardzo takim egzotycznym, kolorowym, tropikalnym wręcz dziobem. W ogóle tutaj nie pasuje do tych zimnych wód i... Jest taki piękny. Teraz mogłyby jeszcze wyjść, żeby jakieś dobre zdjęcie zrobić. Gdzie ty jesteś? O, nie. Kurde. I'm not like the penguin. Don't confuse me with ducks. I'm dressed for dinner in my finest fancy tux. Call me a puffin. 'Cause that's my name. Come fly with me, fly across the sea. Come fly with me, puffins we will be. Ale nie zapomniałem, jak wyleciał z chaty. Zupełnie nie wiedzieliśmy, jak sobie wyobrażać ten trekking. W którym miejscu znajdują się puffiny i w jakim czasie się do nich dociera. Okazało się, że spadochroniarza widzieliśmy po 20 minutach, a tę kolonię 15 minut później. Po dłuższej spędzonej tutaj chwili ruszamy dalej. Dzisiaj w ofercie mamy pumpernickel i ser żółty. Zapraszam. To zdecydowanie najlepszy pumpernickel z serem, jak jadłem. Jest to nasz drugi dzień na Wyspach Owczych, a w zasadzie pierwszy pełny. To jest właśnie farerski wiatr. Więc nie mamy perfekcyjnego oglądu całego archipelagu, ale uważam, że Mykines jest obowiązkowym punktem wycieczki, jeżeli ktokolwiek z Was planowałby wizytę na Wyspach Owczych. Ilość ptaków niewiarygodna, przepiękne widoki, do tego
czasami widzimy, że coś leci, mówimy, ojejku, to jakieś śmieci, trzeba go złapać, a to się okazuje, że to jest wełna z owcy. Piękna koegzystencja gatunków, w mojej wizji świata, taka, no można powiedzieć, filia nieba na ziemi. Coś wspaniałego. Polecam. Nawet jeśli wiatr będzie chciał was dmuchnąć. Jak jest? Jak jest? Fantastisk. To jest nasz cel. Ta-da! I od około 20 minut siedzimy tutaj sami. Całkiem sami pod latarnią. Cieszymy się widoczkami i wiatrem. Wiele osób przyjeżdża tutaj, żeby zobaczyć pafinki. To w ogóle tego nie odczuwamy. Ci turyści gdzieś są, ale jakoś się rozpierzchli. I serio, przypłynęła z nami cała łódź ludzi. A słyszymy tylko wiatr i milczenie owiec. Hello. Mam takie wrażenie, że ktoś nas śledzi. Nie idźcie, takie fajne z was mordki. Otwarajmy! Znałem panią z naszego pensjonatu! Czy tutaj zawsze tak wieje? To niesamowite. Jak jest unboxing, to unsalmoning to będzie? Na takie łososie czekałam cały dzień. Kartofel. Jedna z niewielu rzeczy, którą można uprawiać na tych bardzo nieurodzajnych glebach farerskich. Kartofel genialny. I laks. Łosoś. Tutejszych wód. Zaprezentujemy importowany pomidor, importowany ogórek. Ta lampa za mną tak daje, że namyśliliśmy się na lody. A ten wiatr robi tutaj taki klimat, że śmiało można by było kręcić film z owcami. O, ulubiony gatunek filmowy owiec. Dreszczowiec. Całoroczna populacja tej małej wioski szacowana jest na około 10 osób, może 9, może 11. Tak przynajmniej usłyszeliśmy od dziewczyny, która przyjechała tutaj popracować w wakacje. A my spadamy stąd po jednej nocy. Dlaczego ty tak idziesz? Ja mam, proszę pani, pełne gacie przed lotem śmigłowcem. Ale grzech nie skorzystać. Tutaj to jest niewiarygodne. Jesteśmy w kraju skandynawskim, a nasz przelot, który będzie trwał 11 minut, bardzo widowiskowy, kosztuje równowartość 85 zł. A wynika to z faktu, że śmigłowce są dofinansowane przez rząd. Albowiem dla wielu osób jest to jedyny środek transportu na zakupy do spożywczaka i z powrotem do domu. Prom, którym przypłynęliśmy, kursuje tylko od maja do listopada. A w pozostałej części roku helikopter jest jedynym środkiem transportu dla całej populacji tej wyspy. Jesteśmy na odprawie. Włożymy bagaże. Przyklejamy naklejki. Co to się dzieje w ogóle? Wyobraźcie sobie, że mieszkacie tutaj, trzeba jechać do dentysty. Znaczy lecieć do dentysty. Naprawdę strasznie, ale też strasznie fajnie. Tak, przyjechał po nas specjalny autobusik. Życie luksusowe.
pan? 11 minut czystego szaleństwa. Na każdym możliwym poziomie. Zapraszam państwa na dalszą część programu, na dalszy ciąg. Ruszamy z portu i może w końcu uda nam się coś zjeść. Ale by było super. Nie jest łatwo upolować tutaj coś do jedzenia. Dwie jakieś kafejki spotkaliśmy i w obydwu na drzwiach było sorry, we're closed. A jest 15. Przecież od 15 mają być otwarci. Broadway. Frytki dawajcie. Z drugiej strony. Będziemy głodni. Co to jest za kraj? Dania. Ale nie z kurczaka. Poszukiwania się udały. Ta porcja była dwa razy większa, ale po prostu byłem tak głodny, że nie byłem w stanie nic wcześniej nagrać. Taka porcja fish and chips kosztuje 110 koron duńskich, czyli około 60 zł. Dobrze, słuchaj tego. Jak nazwać Polaka z Wysp Owczych? Nie wiem. Swarowski. Co? Swarowski. Dlaczego? Faroe Islands. Dobre, nie? Dobre. Ziomek odcinka. Wielu z was może kojarzyć Wyspy Owcze z piłką nożną, wszak nieraz zmierzyliśmy się z ich reprezentacją w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Jest to w ogóle sport narodowy dla miejscowych, a bramkarz narodowej reprezentacji to jedna z najpopularniejszych osób, które wydała ta ziemia. Wystąpił nawet raz w bramce Manchesteru City. Dobra. Lagaj do przodu. Za każdym razem, jak odpalam drona, to liczę się z tym, że to może być jego ostatni lot, bo wiatr jest tak mocny, a oczywiście panienka co? Mówi, to let's musisz mi nagrać. No zobaczycie, jakie to będzie piękne nagranie, jak się uda. Przed państwem Olbrzym i Wiedźma. Legenda głosi, że para przybyła z Islandii, aby zaciągnąć wyspy do swej ojczyzny. Było to oczywiście nielegalne i działo się po zmierzchu, a pierwsze promienie słońca zamieniły Olbrzyma i Wiedźmę w olbrzymie bazaltowe posągi. Podziwiamy je z północnego skraju najwyższej wyspy archipelagu, Streymoy, na czarnej plaży miejscowości Chetnowick. Dlaczego tutaj jest? Dokładnie się pytam! I dlaczego lataliśmy dronem tam, a nie tutaj? A, bo tutaj nie możemy. Dobrze. Jezusicku! Korzystając z tak pięknych okoliczności przyrody, może powiem jeszcze coś mądrego. Pierwszymi osadnikami tutaj byli Irlandcy mnisi. Wikingowie, Normanowie, przybyli tutaj w wieku IX i niedługo później dali dzisiejszą nazwę archipelagu. Od 1035 roku Wyspy Owcze były w terytorium Norwegii, która niedługo potem weszła w związek małżeński z Danią. Związek nie przetrwał próby czasu, kraje rozeszły się, a archipelag pozostał w rękach Duńczyków. Stąd obowiązującą walutą jest korona duńska. A status urzędowy jest taki, że wyspy stanowią dziś terytorium zależne Królestwa Danii. Mają swój rząd z premierem na czele, ale głową jest królowa urzędująca w Kopenhadze, mająca tutaj swojego oficjalnego wysłannika, królewskiego administratora Wysp Owczych. I to jest dobry moment, aby powiedzieć, że populacja Wysp Owczych to 50 tysięcy osób, a populacja owiec to 70. Ale jeżeli szukacie kraju, w którym na człowieka przypada najwięcej owiec, to odpowiedź brzmi... Ej chłopcze, przecież to nie Wyspy Owcze! Tylko Falklandy. Wbrew temu, co moglibyśmy wnioskować tutaj w Saksun, wiosce, która jest niedostępna dla turystów, Farerzy są bardzo gościnnymi ludźmi. Podobno. Kiedy przychodzisz w odwiedziny, dostajesz od gospodarza róg wypełniony akwawitem. Jest to popularny trunek, który należy wychylić do dna i róg oddać gospodarzowi. Dopiero później można zasiadać w gości.
A tu przykład tego, jak lokalni mieszkańcy spędzają czas w Oldy. Można bawić się inaczej niż przed komputerem? Można. Wystarczy odrobina chęci, wyobraźni i pomysłu. Potrzebna jest do tego jeszcze beczka przekrojona na pół i coś imitującego wiosło. Po Wyspach Owczych najlepiej jest się poruszać autem, więc bardzo polecamy jego wynajęcie. I polecamy też wcześniejsze planowanie, bo ilość miejsc tutaj na promach, helikopterach jest limitowana, więc warto się wcześniej za tym zakręcić. Wow, jaka sztuczka! Zabukować i mieć spokój, a nie tak jak gdzie bądź, do ostatniej chwili się stresować, czy się załapiemy na prom, czy jednak nie. Więc polecamy solidne przygotowanie się. No, takie widoczki to ja szanuję bardzo. O, to mi wygląda na miejsce na kanapkę. Miejsce na kanapkę. Zapraszam. Dwie ważne informacje o tej kanapce. Po pierwsze, jest zawinięta w woskowikę. To jest taka rzecz, którą zrobiliśmy sobie sami w Polsce. I jest świetną alternatywą dla folii śniadaniowej czy foliówek takich jednorazówek. A druga to... Patrzycie na kanapkę ze śniadania. Kanapka z serem żółtym i dżemem rabarbarowym. Nie wiem, czy to jest bardzo farerska rzecz, ale przy każdym śniadaniu był dostępny dżem rabarbarowy i ser żółty. Więc łączymy to sobie i jest rewelacyjne. Bardzo trudny wydaje się język farerski, będący kombinacją duńskiego, norweskiego, islandzkiego i wszystkiego pomiędzy. Jest nie do wymówienia. Na przykład ta miejscowość, w której teraz się znajdujemy, jej nazwa pisze się tak, a wymawia się Dziagw. Nie miałabym nic przeciwko temu, żeby mieszkać z takim widokiem. A co ciekawe, archipelag jest tak ukształtowany, że nie ma miejsca, które byłoby dalej niż 5 km od wody. A wiecie, co jeszcze jest ciekawe? Że gdyby komuś przyszedł taki głupi pomysł, żeby popełnić w tym pięknym miejscu jakąś zbrodnię... Ej, tak nie można. To nie ma gdzie go więzić. Trzeba go w takiej sytuacji wysłać do Danii. Naprawdę, tutaj nie ma więzień. Na całym archipelagu. Chociaż ktoś mógłby powiedzieć, że mieszkanie tutaj to jest więzienie. Pokażemy trochę tych domków. Tutaj naprawdę wydaje się, jakby dużo osób mieszkało. A to spożywczak. Nie płaczę w kabotu, miejsca brak. Na twe owcze łzy. Popłyniemy na wycieczkę. Popłyniesz też ty. Tylko najpierw przejedziemy tym mostem nad oceanem i się przebierzemy. Tak? 3, 4. Zakładaj uprząż. A ja muszę kamerę wyciągnąć, czekaj. Nasza wycieczka jest prawie prywatna. Poza nami tylko jedna pasażerka tej spokojnej łódki. Do czasu. Ja się cykam. Ja się jaram. Bo mam taką ognistą czapkę, to dlatego. Ja się zawsze cykam, ale zawsze chcę próbować. No i co? No i płyniemy. No i próbujemy. Wymyśl jak wymyślił. Ważna informacja dla osób, które wybierałyby się na Wyspy Owcze, a na przykład nie zmieszczą się na prom do Mykines. Widzieliśmy już 10 maskonurów. Tu wszędzie... A jesteśmy na wycieczce może 10 minut. Na tamtej wyspie mieszkają dwie osoby. A na przykład tamta wyspa nie jest wyspą. Właśnie spytałem pana, jak to jest, że mówi się, że to jest archipelag 18. Jak to... kalkulować, czy liczą tylko zamieszkałe przez ludzi. Więc nasz sympatyczny przewodnik wytłumaczył mi, że o wyspie mówi się, kiedy jest tam woda słodka. Słodka woda.
Ja się czuję, jakbyśmy byli w jakimś filmie. Normalnie. Jest tak niewiarygodne. Odchyl głowę do tyłu i się patrz w górę. Ale jak brawo, jejku, latają jak szalone. What? Nie masz takiego wrażenia, jakby to była jakaś scena, kurde, z niebowstąpienia? Jakiś taki filmowy wizerunek raju? Kapitan, i to tym razem nie ja, Zygmunt, znalazł skrót przez wyspę i przebijamy się na drugą stronę. Jaskinią. Tak. It's pretty amazing. Gdybym był potworem, to bym tutaj zamieszkał. Pufcio! Pufcio, I love you! Wszystko na styk. Wycieczkę zaczęliśmy o 9 i miała potrwać 1,5 godziny, czyli do 10.30, a z portu godzinka na lotnisko i o 11.30 mamy oddać nasze auto. Czyli 2 minuty temu? O 13.00 mamy samolot i jeszcze z wypożyczalni musimy na to lotnisko dojechać. Nie to, żeby było daleko, ale to wszystko zajmuje czas. Natomiast wcisnęliśmy tyle atrakcji, ile się dało. Wcisnęlibyśmy jeszcze więcej, gdyby pogoda nam parę razy nie pokrzyżowała planów. Czasu nam zabrakło. Musimy tu wrócić. Czy mogę z ręką na sercu polecić Wyspy Owcze? Zdecydowanie tak. Komu? Przede wszystkim osobom, które mają bardzo gruby portfel, niestety. Bo jest tutaj naprawdę drogo. Nie wszystko. Ta wycieczka, którą pokazaliśmy wam przed chwilą, kosztowała 400 koron duńskich. No to jakby jeszcze jest okej. Benzyna jest niedroga, przeloty śmigłowcem są bardzo tanie, ale taka podstawowa rzecz jak zakwaterowanie to jest skandalicznie drogie. My płaciliśmy za pokój w pensjonacie, w którym mieliśmy dostęp do łazienki, która była wspólna dla 4 pokoi. Pokój kosztował 900 koron za noc. To jest naprawdę dużo. Na Mykines za tę ruderę płaciliśmy 1000 za noc. I jakie są alternatywy? No, można spać w samochodzie, można spróbować zabrać swój namiot i liczyć na dobrą pogodę, czego chyba nie polecam, bo poznaliśmy jednych ludzi, którzy to zrobili, dokładnie na Mykines. Przetrwali w namiocie 2 godziny, bo później wiatr im go połamał i musieli awaryjnie szukać jakiegoś zastępczego spania. A jak udali się do hostelu, to zaproponowano im kawałek podłogi w piwnicy za 500 koron od osoby. Więc spędzili tę noc w szalecie miejskim, wysepnym. Natomiast biorąc pod uwagę wszystkie te ograniczenia, bardzo mocne polecanko. No, widoki naprawdę warte każdych pieniędzy. To już koniec naszej wspaniałej przygody na północnym Atlantyku. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Mamy nadzieję, że zainteresował Was ten surowy kawałek świata. Jeśli znacie już odpowiedź na pytanie zadane w tytule, koniecznie napiszcie nam ją w komentarzu. A jeśli jej nie znacie, a macie inny komentarz, z przyjemnością go odczytamy. Wszystkich, którym spodobała się nasza miniseria, zapraszam do kliknięcia łapkę w górę, a osoby, które jeszcze nie subskrybują kanału, do kliknięcia tego czerwonego przycisku na dole, a potem jeszcze dzwoneczka. Dostaniecie wówczas powiadomienia o naszych nowych filmach. A my może dostaniemy srebrny przycisk za 100 000 subów na 3. urodziny kanału. Dzięki i do zobaczenia niebawem. Wesołych wakacji!